i teraz Kamil Stoch. Jakże przyjemnie, mimo tego, że nie ma Adama Małysza, że mamy dwóch zawodników w czołowej dziesiątce. 24-letni zawodnik AZS-u Zakopane na podium w Lillehammer, tuż poza podium w Kusamo, ale drugi konkurs w Lillehammer nieudany. Dopiero 48 miejsce. Niezbyt dobrze skakał tutaj podczas serii próbnej. Teraz też nierewelacyjnie Kamil Stoch. Nie jest to za dobry, nie jest to zbyt dobry skok Polaka. 122,5 metra, a więc bliżej o 1,5 metra od Piotra Żyły. Tyle, że miał dodane punkty za niekorzystny wiatr. Noty sędziowskie 17,5 od wszystkich 5 arbitrów. No i będzie tak, że myślę, klasyfikowany poza pierwszą dziesiątką w tym momencie Kamil. Dokładnie na 10. miejscu, a więc